Cześć, witajcie! Zapraszam Was na recenzję Poco F4 GT. Poco F4 GT to smartfon o gamingowych konotacjach i wcale się z tym nie kryje. Na tyle możemy zauważyć dosyć, powiedzmy, agresywny wzór z delikatnymi podcięciami zachodzącymi na szklany panel tworzący tylną ściankę. W ramce aparatu fotograficznego zauważymy podświetlenie LED, które przy okazji pełni też rolę diody powiadomień, a obok aparatu piorun, czyli diodę LED o kształcie błyskawicy. Patrząc na boki telefonu, dostrzeżemy jeszcze ciekawe wysuwane klawisze do grania, czyli triggery. Są dwa, chociaż każdemu jeszcze towarzyszy suwaczek, za którego pomocą wysuniemy po prostu ten klawisz dla lepszego czucia. Faktycznie czucie tych klawiszy jest dobre, skok mają dobrany całkiem fajnie, ale czy potrzebne były te dodatkowe mechanizmy do wysuwania? No nie wiem, w każdym razie jest to kolejny element, który w smartfonie może się zepsuć. Pomiędzy triggerami jest jeszcze klawisz włącznika, który mógłby być moim zdaniem troszeczkę wyżej, a w klawiszu tym znajdziemy wkomponowany czytnik linii papilarnych działający całkiem przyzwoicie. Ja osobiście bardzo lubię takie czytniki, no i oczywiście ten w nowym Poco też polubiłem. Wędrując dalej po bocznych ściankach telefonu, znajdziemy jeszcze głośniki stereo umieszczone symetrycznie na obu z krótszych boków obudowy. O głośnikach powiem za chwilkę, a teraz zerknijmy na wyświetlacz, który wiadomo w smartfonie ma kluczowe znaczenie. Ekran ma przekątny 6,67 cala i osłania go szkło Gorilla Glass Victus. Po środku górnego brzegu znajdziemy otworek na aparat do selfie, no ale musiał gdzieś się znaleźć. A sam ekran jest oczywiście AMOLEDowy i oczywiście ze 120Hz odświeżaniem. W przypadku smartfonu o gamingowym zacięciu nie mogło być inaczej. Mamy też wsparcie dla HDR10+, ale wracając do odświeżania, no to niestety mamy tylko wybór albo-albo. Nie ma niczego pomiędzy 60 a 120 Hz. Jeżeli chodzi o ekran, nie mogę mu zbyt wiele zarzucić. Ma dobrą jasność maksymalną, dobrą minimalną. Zdaje egzamin w zasadzie w każdych warunkach i tutaj zbyt wiele do krytyki nie mam. Naturalnie w systemie znalazły się typowe dla Xiaomi opcje związane z dostosowaniem balansu kolorów do naszych potrzeb i upodobań. Jest oczywiście ciemny tryb interfejsu. Jest też naturalnie ochrona wzroku przed szkodliwym światłem niebieskim. Niczego nie brakuje, innymi słowy. Skoro już wspomniałem o ekranie, no to może jeszcze parę słów o interfejsie. Oczywiście doskonale znana wielu z nas nakładka MIUI. Poco tak naprawdę zmieniło tutaj odrobinę jedynie launcher, natomiast ogólna zasada działania tego interfejsu jest dość typowa i myślę, że jeżeli ktoś w ostatnim czasie miał do czynienia z telefonami ze stajni Xiaomi, bez problemu się tutaj odnajdzie. W interfejsie znajdziemy urocze animowane tapety, mamy dodatkowy wysuwany panel boczny, mamy możliwość odpalania apek wpływających okienkach, jest oczywiście druga przestrzeń, czyli jeżeli chodzi o opcje personalizacyjne, mamy tutaj całkiem spore pole do popisu. Siłą rzeczy w smartfonie znalazły się dodatkowe pozycje w menu dotyczące zarządzania diodą powiadomień i wysuwanymi wspomnianymi już przeze mnie wcześniej triggerami. Triggerom tym możemy przypisać różne efekty dźwiękowe oraz animacje, a także nawet, moi drodzy, różne działania. Bo poza tym, że klawisze te przydadzą się w grach, możemy również za ich pomocą na przykład włączać sobie latarkę albo wyciszać dzwonki. Możemy to sobie skonfigurować, natomiast mam wrażenie, że zapomniano tutaj o możliwości użycia jednego z tych klawiszów w roli wyzwalacza migawki w aparacie fotograficznym. Takiej opcji niestety nie znalazłem. Telefon jest gamingowy, zatem cóż mogliśmy znaleźć w środku, jak nie Snapdragon 8 generacji pierwszej? No wiadomo, jest to faktycznie wydajny procesor, który zapewni smartfonowi naprawdę mocarną wydajność, ale jednocześnie który zapewni, no, całkiem dobrą emisję ciepełka. Zimą to jak znalazł, ale latem rzeczywiście ten smartfon potrafił się całkiem konkretnie rozgrzać, a i throttling wtedy też był już niestety dosyć zauważalny, a co gorsza też odczuwalny. Nie tylko kiedy patrzyłem na benchmarkowe odczyty, ale nawet podczas grania też dało się to odczuć. Generalnie pograć można całkiem przyjemnie,
ale nie za długo, no bo niestety ciepełko zacznie nam przeszkadzać, szczególnie, że kiedy trzymamy telefon poziomo, to akurat centralnie grzeje nam w paluch. Gdybyście zastanawiali się nad wyborem wersji pamięciowej, to już Wam mówię, że są dwie, 8128 i 12256, a między nimi jest różnica 500 zł i prawdę mówiąc, gdybyście się na ten telefon decydowali, to zdecydowanie rekomenduję Wam wersję z pamięciami większymi, bo raz, że ten RAM się jednak przyda przy grach, a dwa, no to pamięć na dane też lepiej, żeby była większa, szczególnie, że nie da się jej powiększyć za pomocą karty microSD. Granie graniem, ekran ekranem, triggery triggerami, ale tym, co mnie najbardziej ucieszyło w tym smartfonie, jest 120-watowe ładowanie. Oczywiście ładowarkę, i to nie mało, mamy w zestawie, a baterię o pojemności w sumie nie najwyższej, bo 4700 mAh, możemy naładować w niecałe 20 minut do pełna. Oczywiście to zależy od kiedy zaczniemy to ładowanie, od jakiego poziomu, no i prawdę mówiąc też w pewnym stopniu zależy od tego, jak bardzo będzie rozgrzany ten telefon, kiedy go podłączymy do ładowarki. Myślę jednak, że tutaj nie ma sensu się spierać o minutę czy dwie w tą czy w tamtą. Ładowanie jest po prostu niesamowicie błyskawiczne i w tym momencie nie wiem, czy pojemność baterii ma jakiekolwiek znaczenie. Niemniej można ogólnie uznać, że normalnie użytkowany Poco F4 GT wytrzyma spokojnie cały dzień, ale pamiętajcie, im więcej gracie, tym bateria spada szybciej i w praktyce, no to tak w granicach 4 do 5 godzin na włączonym ekranie pociągnie, ale na więcej to już bym raczej liczył, no chyba, że przestaniecie grać, przestaniecie się bawić tym telefonem, a zaczniecie go używać tak, jak kiedyś się używało telefonu, raczej do komunikacji. Przy okazji ładowania i ładowarki warto jeszcze zwrócić uwagę na drobny detal, mianowicie na wtyczkę tejże ładowarki. Ma ona kształt litery L, co pozwala na wygodniejsze ładowanie telefonu podczas grania, bo kabel przeszkadza, ale trochę mniej niż gdyby był prosty. Równie mocno jak 120-watowe ładowanie ucieszyły mnie też wbudowane w telefon głośniki. Wspominałem już, że to jest stereo, a tak naprawdę przetworniki są tutaj cztery. W sumie cztery, chociaż wyloty dwa, i grają naprawdę znakomicie. Po pierwsze głośno, po drugie czysto, a po trzecie nawet próbują zrobić trochę basu i mamy, trzymając telefon oczywiście w odpowiedni sposób poziomo, nawet takie poczucie dosyć szerokiej stereofonii i głębi tego dźwięku. Myślę, że Poco F4 GT spokojnie mogę nazwać jednym z najlepiej grających smartfonów na rynku. Z minusów, no cóż, nie ma mini jacka, ale za to mamy ogromny plus w postaci nadajnika podczerwieni, czyli pilota, który w połączeniu z wbudowaną w telefon preinstalowaną już przez producenta apką pozwala sterować na przykład telewizorem, Blu-rayem, czy nawet klimatyzacją. Takie sztuki też się tutaj udają. Jeżeli chodzi o jakość połączeń, tutaj też większych problemów nie zauważyłem, aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że całkiem sporo dźwięku wydobywa się na zewnątrz i wszyscy wokół nas słyszą, co nasz rozmówca do nas mówi. Trzeba po prostu troszeczkę zmniejszyć głośność w głośnikach słuchawkowym, kiedy rozmawiamy, żeby zachować dyskrecję. Trochę nerwowo zdarza się też działać czujnikowi zbliżeniowemu. Kiedy trzymamy telefon trochę niedbale, to ekran niestety się podświetla i możemy na przykład sobie uchem włączyć wyciszenie mikrofonu, czy coś równie przyjemnego, albo nawet zawiesić połączenie, czy je zakończyć. Takie przypadki też miałem. Jeżeli chodzi o współpracę z routerami Wi-Fi, też nie ma absolutnie żadnego problemu. Mamy tu wsparcie nawet dla Wi-Fi 6. Jest oczywiście NFC, jest też Dual SIM, czyli w zasadzie niczego nam tutaj nie brakuje. Jeżeli chodzi o fotografię, to mam wrażenie, że mamy kolejny raz już do czynienia z gamingowym standardem, czyli główny aparat 64 mega, obok szerokokątny 8 megapikseli i wujeczka w tym przypadku akurat do makro. Trochę lepszy niż w typowym aparacie gamingowym jest aparat przedni, no bo ma 20 megapikseli. Generalnie aparaty wypadają średnio. Nie ma optycznej stabilizacji obrazu, ten aparacik do makro też jakiegoś strasznego szału nie robi, no i generalnie aparaty jakoś szczególnie nas tutaj nie powalą możliwościami fotograficznymi, aczkolwiek ujęcia dzienne są całkiem dobre i tu nie będziemy jakoś znacząco narzekać, aczkolwiek bez problemu dostrzeżemy wyraźną różnicę pomiędzy zdjęciami wykonywanymi aparatem głównym, a aparatem szerokokątnym. Te z szerokiego kąta, no niestety, mają i słabsze odwzorowanie detali, i słabsze odwzorowanie barw. Im
ciemniej, tym gorzej i o ile zdjęcia nocne z aparatu głównego jeszcze, powiedzmy, nadają się całkiem dobrze do oglądania i tutaj też jakoś strasznie krytykować się nie da, o tyle zdjęcia z aparatu szerokokątnego to wieczorem już... No nie, szkoda roboty. Trochę szkoda, że nie ma tutaj tyle obiektywu, no ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Co prawda producent proponuje tutaj na głównym pulpicie fotograficznym dwukrotne przybliżenie, no ale pamiętajmy, że jest to zoom dwukrotny, ale cyfrowy, więc wiadomo, zawsze jakaś tam degradacja detali tutaj nastąpi. A dalsze powiększenia, no to już wiadomo, jak to w zoomie cyfrowym, szkoda na nie czas. Jeżeli chodzi o portrety, jest nieźle, aczkolwiek oprogramowanie czasem gubi się i niezbyt precyzyjnie odcina krawędzie, ale to już zależy trochę od modela, a trochę od tła, na jakim model stoi. Wiadomo, że im prostsze, mniej złożone tło, im bardziej pozbawiony włosów model, tym będzie lepiej. Aparat do selfie, tak jak już zasygnalizowałem, jest całkiem przyzwoity i tutaj też wiele narzekać na niego nie będę, aczkolwiek warto to korzystać z HDR-u, bo ma niestety nieznośną i w sumie dość typową dla przednich aparatów tendencję do przepalania tła, szczególnie kiedy na przykład robimy sobie ujęcie na tle błękitnego nieba. Żeby uzyskać błękit, trzeba włączyć HDR. Nie ma to tamto, No co, już tak sobie, co prawda jest tryb nocny, ale on też jakoś szczególnie szału nie robi. Zatem myślę, że można przyjąć, iż aparaty w Poco F4 GT są takie średnie, po prostu średnie. Podobnie ma się sprawa przy filmowaniu. Możemy co prawda nagrywać w 4K przy nawet 60 klatkach i w sumie ten obraz jest dosyć przyzwoity, dosyć płynny, dźwięk jest nie najgorszy, a i stabilizacja cyfrowa robi swoje. A gdyby przyszło Wam do głowy filmować obiektywem szerokokątnym, to mam taką złą wiadomość, że zrobicie to, ale niestety tylko Full HD. No i oczywiście jakość będzie dużo słabsza. Jak oceniam Poco F4 GT? Tak jak już wspomniałem, mamy do wyboru dwie wersje pamięci. Jedna za 3500, druga za 3000. Oczywiście zdarzają się promocje i zdecydowanie rekomenduję polowanie na nie, bo ceny mogą spaść rzeczywiście dość wyraźnie. Ale gdybym już miał kupować ten telefon, to pod kątem gier i wtedy zdecydowanie postawiłbym na ten o 500 droższy ze względu na większą pamięć RAM i większą pamięć wewnętrzną. Ale czy w ogóle kupiłbym ten telefon? Powiem Wam szczerze, że gdybym był mobilnym graczem, to możliwe, że tak, bo rzeczywiście ten smartfon potrafi przekonać błyskawicznym, rewelacyjnie szybkim ładowaniem, przyzwoitym ekranem, dodatkowymi triggerami, dobrą wydajnością i bardzo fajnymi głośnikami. Ale gdybym szukał po prostu smartfonu do codziennego użytkowania, to cóż, poszukałbym czegoś, co oferuje lepsze możliwości fotograficzne, oczywiście kosztem rezygnacji z tych gamingowych dodatków. Z tego względu nie jest to dla mnie telefon pierwszego wyboru. Niemniej urządzenie jest w sumie całkiem sympatyczne. I to chyba wszystko, co chciałem Wam powiedzieć na temat Poco F4 GT. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!